zaprasza na program. W tym roku chcemy szczególną uwagę zwrócić na osiągnięcia łódzkich naukowców, przypomnieć historię powstania łódzkich uczelni, instytutów badawczych i ich rozwój, zwłaszcza w ostatnich latach. Chcemy pokazać nowoczesne sale wykładowe, laboratoria badawcze, pracownie artystów szkół artystycznych. Mamy się czym pochwalić. Nowoczesne budynki uczelni wyższych, te wybudowane od podstaw lub po rewitalizacji starych fabryk czy pałaców, są ozdobą naszego miasta. Ale jak wiemy, nie mury są najważniejsze. Ważne to, co tam się w nich dzieje. Dlatego też organizatorzy festiwalu przygotowali w programie ponad 500 imprez, aby pokazać, przybliżyć łodzianom i gościom z regionu ziemi łódzkiej badania naukowe, jakie prowadzimy, osiągnięcia techniczne, jakie są udziałem naszej uczelni, czy działalność artystyczna. Niezwykłe połączenie nauki, techniki i kultury. W czasie tych niezliczonych wydarzeń każdego dnia przypomina nam o tym, że jesteśmy w pełni ludźmi wtedy, kiedy dotykamy wszystkich tych dziedzin równocześnie. Jesteśmy rzeczywiście pełni podziwu dla wszystkich osób, które z niezwykłą determinacją każdego roku organizują ten niezwykły festiwal. Chciałbym w imieniu Pani Prezydent bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować i powiedzieć, że dla Łodzi to, co robicie, jest niezwykłe, bardzo ważne i właściwie nie wyobrażam sobie, że mogłoby tego wydarzenia nie być. Kłaniam się bardzo nisko, Panu Profesorowi przekażę za chwilę list. Najserdeczniejsze gratulacje i ukłony dla wszystkich Państwa.